Także gdzieś koło 12, jak będziecie, to nie będzie większego problemu. Dobra, mam Krzysia, to przerzucam cię na głośnik. Więc przede wszystkim chcielibyśmy nagrać w trakcie treningu Przewiński z twoim udziałem, potem rozmowę po treningu, być może w formie na przykład spaceru gdzieś tam po boisku, tak by było najciekawsze. Chętnie byśmy pojechali do Żywca. No i pytanie do ciebie, czy jest możliwość, żebyśmy spotkali się z twoją rodziną, żeby pokazali powiedzmy jakieś zdjęcia twoje z... Okej, w porządku, dobrze. No to dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia. Cześć, na razie, do zobaczenia. Ej, czy ja słyszałem, że on użył stwierdzenia wschodząca gwiazda? No. Ta gwiazda już wzeszła. Nie, jeszcze nie. Jeszcze dajmy sobie czas. Co tu się dzieje? Nie możesz tego sprawdzić. Tego nie, bo to nie było za ciekawe. Ale to przygotowujecie do treningu, czy? Tak. Czy mała gierka pod prysznicem? Dobra, ale to chyba są dobre szczerze. Trzeba sprawdzić. Mała gierka pod prysznicem. To ktoś musi nadzorować. Też jeden jest, no. Masz. No tak. Nie. Gdzie są worki? Też mi się wydaje. Jednego flaka nie było. Eryk, nie odpocząłeś? Tak. Tak? Tak, tak. Fajny weekend. Z rodziną? Z rodziną, no. Teraz przygotowania do pierwszego meczu. Mikrocykl i w końcu w sobotę, co? Liga wraca. Fajnie, tak. Liga, mamy teraz dobry rytm. Liga, puchar, liga, także... Jandza! Jesteśmy gotowi. Jandza! Że! Sej że! Rządza! Że! Rządza. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Dzień dobry panowie. Nowy prezes z nami. Witamy. Dzień dobry. To dwa słowa powiem bardzo szybko. Bardzo się cieszę panowie, że możemy się spotkać. Do tej pory mogłem was podziwiać tylko w telewizji albo na boisku siedzą gdzieś tam u góry. Teraz może się będziemy częściej spotykać. Nazywam się Arkadiusz Szymanek. No i od wczoraj Rada Nadzorcza powierzyła mi funkcję prezesa. Bardzo się cieszę. Wiem, że to funkcja zaszczytna, ale też i mocno odpowiedzialna. Górnik Zabrze to cała to historia i wszyscy chcą jak największych, najlepszych, największych sukcesów. Piotrze, odpocząłeś troszkę? Tak, tak, jak najbardziej. Dwa dni się przyda. Pierwsza dłuższa przerwa w sumie, nie? Od powrotu do treningów. Tak, tak, odkąd wróciliśmy, no to takiej przerwy nie było. Ale dobrze, dobrze. I jedyne dni wolne w zasadzie to były chyba przelotowe, nie? Tak naprawdę, te, jak lecieliśmy do i wracaliśmy. Tak, jak wracaliśmy to jeszcze rano był trening, ale jak lecieliśmy to chyba nie było wtedy cały dzień w drodze, więc to było to takie dłuższe wolne na regenerację taką przed ligą, no i ruszamy. Z rodzinką się zobaczyłeś? Tak, tak, byłem u siebie w domu, więc... No, więc odwiedziłem tam rodzinę i... Ale wracamy. Wracamy do pracy. Lucky Luke i Roxana. Dzisiaj Roxana. Roxana dzisiaj będzie, Roxana. 130. Tak? Roxana. Ja, bo... I wiesz czemu Kubi idzie dzisiaj do fryzjera, Łukasz? A skąd wiesz, że to fryzjer jest? Ktoś tam idziesz. Też tam brodę poprawić. To jest... Ty spada, ona idzie, ale nie spada. Chyba nie. Chyba haczy lepiej. Chyba tak. Zobaczymy jak się.
Nie mam jedna. 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 Nie mam jedna.